lecz najpierw chronią nas przed deszczem oraz przed słońcem. Mogą być także modnym dodatkiem. Parasole wymyślono w Chinach mniej więcej 1700 lat temu i od tego czasu zmieniły się ze sztywnych, umieszczonych na tyczce daszków w rozkładane czasze, które możemy nosić przy każdej pogodzie. W przeciwieństwie do modeli produkowanych masowo, te parasole wykonuje się ręcznie. Zrobiony z brzozowego drewna trzonek, bejcowany jest na ten sam kolor co rączka. Średnica trzonka musi pasować do otworu w rączce. Po wypolerowaniu rączki trzonek wkleja się do otworu. Teraz z wytrzymującej duże obciążenia alpaki wykonuje się dwie sprężyny. Jeden koniec wygina się w kształt trójkąta. I rozpłaszczam łotkiem, aby idealnie pasował do gniazda. Na górze i dole trzonka frezuje się wąskie bruzdy, a następnie wierci otwory. Odrobina bejcy i szczelina przestaje rzucać się w oczy. Aby parasol otwierał się i zamykał bez problemu, sprężyny muszą mieć kształt zapewniający odpowiednie naprężenie. Teraz wbija się sprężynę w nacięcie w trzonku. Po zamocowaniu sprężynie nadaje się ostateczny kształt. Niewielki sworzeń nie pozwala jej wydostać się z bruzdy. Mosiężna skówka będzie służyła do otwierania i zamykania parasola. Nit oporowy ogranicza rów w górę i zapobiega wywróceniu się czaszy na drugą stronę. W kryzie skówki umieszcza się miękki stalowy drut, na który zakłada się 8 szprych parasola. Wykonane są z wytrzymałej, lecz elastycznej stali, więc wygną się w charakterystyczny kształt przy otwieraniu parasola i wyprostują po jego zamknięciu. Drugi koniec szprych zamocowany zostaje w tak zwanym węźle, umieszczonym w takiej odległości, aby po złożeniu szprychy kończyły się tuż przed rączką. Po ustaleniu wysokości węzeł mocuje się drutem przechodzącym przez trzonek. Z materiału wycina się 8 trójkątnych kawałków zwanych klinami. Doszywa się metkę producenta i zszywa z nich czaszę. W uchwycie umieszcza się końcówkę, którą doszywa się w odpowiednim miejscu do gotowej czaszy, a następnie zakłada na wolne końce szprych. Wykonane z kawałków materiału ochraniacze zapobiegają ocieraniu się czaszy o zawiasy szprych. Dekoracyjna rozeta osłania miejsce połączenia węzła ze szprychami. Teraz doszywa się środek czaszy do rozety. Na szprychy nakłada się metalowe końcówki i wyrównuje szprychy ze szwami czaszy. Sprawdziwszy, czy materiał układa się właściwie, przyszywa się go do odpowiednich szprych. W końcu zwija się parasol, aby sprawdzić, czy wszyte wcześniej pasek z oczkiem i guzik są tam, gdzie być powinny. Wykończenie polega na nabiciu na węzeł ozdobnego pierścienia i zabezpieczeniu końcówki parasola stalowym okuciem. Teraz wykonana ze srebra firmowa plakietka, idealna do umieszczenia inicjałów właściciela. I prasowanie czaszy. Jeszcze firmowa metka, pokrowiec i już mamy coś, co ochroni nas przed nawet największą ulewą.